Mecz z początku wydawał się wyrównany, jednak im dalej, tym ta przewaga PS Jastrzębia była coraz bardziej widoczna. Tak, tak, tutaj dobrze pan redaktor zauważył. Przyjechaliśmy do łazisk z wielkim szacunkiem dla zespołu. To jest Beniaminek, który ma już 4 punkty. My niestety przyjechaliśmy z zerowym dorobkiem punktowym do tej pory. Był to mecz dla nas bardzo ważny pod względem i mentalnym przede wszystkim, ale piłkarsko pokazaliśmy, że jednak jesteśmy troszeczkę lepsi. O tą jedną bramkę. Wielki szacunek dla przeciwnika. W tak trudnym terenie walka, dużo walki, ale o tą jedną bramkę i te 3 punkty byliśmy lepsi od właśnie gospodarzy. Było wiele sytuacji podbramkowych. Było nawet także akcje 1-3 obrońców, ale o wszystkim zadecydował błąd postępu. Tak jest, piłka jest taka, że błędy się mszczą. Powiem tak, że w pierwszej połowie mieliśmy 2 wspaniałe sytuacje, bramkarz postępu tutaj zachował się super, potem wychodziliśmy ze wspaniałymi kontrami, niestety nie chciało wejść, tutaj czapka z głowy dla bramkarza, natomiast tutaj rzut karny, proste wejście w nasze w szesnastkę. Tutaj, bo tak właśnie mówiłem, tak, z chłopaków uczulałem w przerwie meczu, że tutaj jeden błąd może zadecydować, prosta nawet akcja, ale skuteczna i to właśnie nam przyniosło 3 punkty. Wreszcie staniemy na nogi, wreszcie odżyjemy, bo byliśmy naprawdę w dołku psychicznym. Fizycznie już coraz lepiej wyglądamy, bo okres przygotowawczy też nie był za bardzo przepracowany tak solidnie. Raczej powiedziałbym, że to zdalnie pracowaliśmy. Ten nie mógł, tamten nie mógł, ten był na wczasach, także teraz dopiero zaczynamy. Myślę, że marsz w górę. Tak to teraz planujemy właśnie.